Życia Karoliny nie otaczała aura cudowności, ale jej znajomi widzieli, że jej relacja z Bogiem nie jest zwykła. Kuskówna już jako nastolatka prowadziła dla dzieci z rodzinnej wsi katechezy, podczas których uczyła maluchy zasad wiary katolickiej. Miejscowy proboszcz i stały spowiednik dziewczyny ksiądz Władysław Mendrala. Poprosił ją o przygotowywanie dorosłych do bierzmowania. Karolina prowadziła tak zwane pacierze dla narzeczonych. Wprawdzie spotkania te nie przypominały współczesnych kursów przedmałżeńskich. Były raczej wykładem katechizmu, z którego treści odpytywał później ksiądz, ale i tak. Powierzanie takiego zadania bardzo młodej osobie bez żadnego wykształcenia pokazuje, jakie zdanie miał o niej doskonale znający ją kapłan. Znajomi zeznający w procesie beatyfikacyjnym nie potrafili przywołać sytuacji, w której Karolina by ciężko zgrzeszyła. Fotografie sprzed stu lat pokazują, że Karolina była mocnej budowy. Nie mogła zresztą być słaba, skoro świetnie sobie radziła z pracą na roli. Była też wyższa od rówieśniczek. Wiadomo, że miała niebieskie oczy, a oprócz tego rude włosy i piegi, co w jej czasach uchodziło za wadę i stanowiło powód do złośliwych przytyków. Nie uznawano jej więc za piękność, ale byli chłopcy, którym się podobała. Ona zaś raczej nie interesowała się kolegami. E, wydawać się. Ucięła kiedyś rodzinne rozważania o zamąż pójściu. Słuchasz właśnie fragmentu z książki Święte Nie, historie sześciu kobiet, które zginęły w obronie swojej godności. Autor Jakub Jałowiczor. Zamówiam na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie. Nie należała do dziewczyn, wobec których chłopaki mogą sobie na dużo pozwolić i nie była kokietką. Kiedy jej koleżanka pracująca za granicą chciała dać jej piękną sukienkę, Karolina odmówiła przyjęcia prezentu, bo uznała ubranie za zbyt strojne. O kupno eleganckiego ubrania poprosiła rodziców, kiedy została wyznaczona do niesienia feretronu podczas kościelnych uroczystości. Nic jednak nie wskazuje na to, by rozważała wstąpienie do zakonu, choć mogła się zastanawiać nad złożeniem ślubu czystości. Karolina Kuskówna przyszła na świat 2 sierpnia 1898 roku we wsi Wał-Ruda, niedaleko Radłowa na ziemi tarnowskiej. Oboje rodzice pochodzili z tych okolic. Jej ojciec Jan, osierocony jako dziecko od siódmego roku życia, pracował jako parobek u krewnych. Nie miał żadnych gruntów, ale wyszła za niego Maria Bożęcka, pochodząca z jednej z najbogatszych rodzin we wsi. Ojciec Marii zmarł trzy lata przed jej ślubem, pozostawiając po sobie prawie pięć hektarów ziemi. Cztery z nich... Przypadły dziewczynie jako posak. Maria Kuskowa urodziła jedenaścioro dzieci. Troje z nich, w tym pierwszy syn Stanisław, zmarło bardzo wcześnie. Porody zwykle były trudne, ale czwarty z nich, Karoliny, okazał się wyjątkowo łagodny. Położnica poradziła sobie bez pomocy, bo akurat nikogo nie było w pobliżu. Już potem sama włożyła do pieca Bochenki chleba, które przygotowywała, zanim zaczęły się skurcze. Mała kuskówna odebrała surowe wychowanie. W domu panował chłopski kult pracy. Nikt nie roztkliwiał się ani nad sobą, ani nad innymi. Kiedy jeden z braci Karoliny został raz potrącony rogiem przez krowę, Dostał jedynie burę za to, że wezwał imienia pańskiego nadaremnie. Karolina też czasem była niedelikatnie korygowana. Jednak Kuskowie niewątpliwie bardzo kochali swoje dzieci i przekazali im wiarę, która dla nich samych była czymś oczywistym. Matka była zelatorką róży różańcowej. Zatem w domu regularnie zbierało się kilkanaście kobiet odmawiających Maryjną modlitwę. Karolina też często zwracała się do matki zbawiciela, może nawet częściej niż Maria. Cała rodzina chodziła do kościoła w radłowie. Później zbudowano świątynię w leżącej bliżej zabawie i Kuskowie przenieśli się do niej. Dziś jest to. Sanktuarium błogosławionej Karoliny. Kuskowie z dużym wysiłkiem pomnażali majątek, kupując konia, maszynę do szycia i ciężki kredens. Po kilku latach od zawarcia ślubu Janowi i Marii udało się zbudować dom. Stanął on na przysiłku zwanym śmietana, tuż obok lasu. Rodzina nie żyła w nędzy. Prenumerowała zresztą aż trzy czasopisma, co świadczy o tym, że Kuskowie interesowali się nie tylko przetrwaniem z dnia na dzień. Jednak życie chłopów w Galicji nie było łatwe. W 1848 roku w austriackiej Galicji zniesiono pańszczyznę, nadając mieszkańcom wsi wolność osobistą i rozdając im ziemię. Stanisław Kuska, dziadek Karoliny, dostał w ten sposób 4 hektary gruntów. W XX wieku sytuacja raczej się poprawiała, ale wielu mieszkańców szukało szczęścia za granicą. W latach 1871-1913 region opuściło ponad milion osób. Niejedna rodzina żyła w dużej mierze z tego, co przysyłali jej krewni z Niemiec, Anglii albo z oceanu. Tak również było w przypadku Kusków. Jedna ze starszych sióstr Karoliny wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Oprócz pieniędzy czasem przysyłała prezenty. Karolina dostała od niej piękną wstążkę do wiązania włosów i podzieliła się nią z koleżanką. Było to typowe dla niej i dla pozostałych członków rodziny. Choć żyli bardzo oszczędnie, nie odmawiali pomocy sąsiadom ani żebrakom proszącym o parę garści zboża. Karolina nieraz wspierała koleżankę z sąsiedztwa imieniem Marysia i ubogiego Żyda Lewka. Gdy w roku 1914 wybuchła pierwsza wojna światowa, Wielu mieszkańców okolic Tarnowa wcielono do cesarsko-królewskiej armii. Walki w Galicji z siłami Rosji rozpoczęły się w połowie sierpnia 1914 roku. Początkowo toczyły się daleko na wschód od ziemi tarnowskiej i, choć straty były wysokie, nie dochodziło do rozstrzygnięć. Wiedeński cesarz miał nawet powody do optymizmu. Rosjanie zaczęli wojnę przed ukończeniem mobilizacji i pod koniec sierpnia zostali pobici przez Prusaków pod Tannenbergiem, a potem jeszcze nad jeziorami mazurskimi. Jednak na swoim odcinku frontu, Austriacy byli mniej liczni i wyraźnie słabsi od wroga. Na początku odnieśli pewne sukcesy, ale dobra pasa nie trwała długo. Po wrześniowej bitwie galicyjskiej, ciągle we wschodniej części regionu, straty Austro-Węgier wynosiły już od 320 do 350 tysięcy osób. Z czego jedną trzecią stanowili jeńcy, bo wielu cesarsko-królewskich żołnierzy chętnie się poddało. Rosjanie też utracili znaczne siły, ale parli do przodu. Z trudem broniła się twierdza, przemyśl, potężna, ale nieprzygotowana do kampanii. Carska armia szła w kierunku Krakowa, a linia Dunajca była jednym ze słabych odcinków obrony. Ludwik Totoś, kierownik szkoły w leżących na wschód od rzeki Ilkowicach, wspominał. Do dnia 8 listopada 1914 roku dzieci uczęszczały do szkoły. Dnia 8 listopada pobite wojska austriackie nad Sanem uciekały w popłochu na Kraków i tam stawiły opór. Dnia 9 listopada bieżącego miesiąca ostatnie pułki węgierskie nagromadziły na wieży kościelnej wiórkowie chrustu i słomy, polały nagromadzony materiał naftą i zapaliły. Aby Moskale nie mieli punktu obserwacyjnego. Między ludnością powstał płacz i lament, nie dający się opisać, widząc, że Dom Boży się pali. Ludność namawiano, by przeniosła się za Dunajec, ponieważ po wschodniej stronie rzeki miała się odbyć bitwa, relacjonował Ignacy Banaś z pobliskiego Łęgu Tarnowskiego. Część mieszkańców posłuchała rady. Ale następnego dnia wszyscy wrócili, bo na bitwę się nie zanosiło. Cesarsko-królewskie wojska uciekły na zachodnią stronę rzeki. Po przejściu pułków węgierskich za Dunajec wyleciały wieczór tego samego dnia mosty na Dunajcu. Relacjonował dalej Ludwik totoś. Dnia 10 listopada cisza we wsi, jak gdyby naród wymarł. Tylko niedobitki wojsk austriackich osłabione, głodne, leżały po drogach lub polach. Inni znów żołnierze wlokli się, aby dostać się za dunajec. Był to obraz przypominający pogrom wojsk Napoleona. Dnia 11 listopada 1914 roku środa, o godzinie 10, pojawiły się pierwsze patrole kozackie. Byli to kozacy, dońscy i kubańscy. Kozacy wzbudzali przerażenie. Rabowali co tylko się dało, począwszy od żydowskich sklepów. We wsi Niedomice spalili książki i ławki w szkole. Rozebrali też na opał sam budynek. Nieraz nosili na sobie wszystko co ukradli, łącznie z damskimi ubraniami. Najgorsi byli maruderzy, którzy wchodzili do miejscowości już po przemarszu głównego wojska. Ksiądz Zbigniew Szostak, kustosz sanktuarium błogosławionej Karoliny, opowiadał w polskim radiu, że złodzieje w mundurach potrafili zabrać gospodarzowi krowę, kazać ją wykupić, potem zabrać ją jeszcze raz, znowu żądać okupu i tak w kółko. Do wału rudy docierały budzące strach wieści. Mieszkańcy ukrywali swój dobytek. Niektórzy wyprowadzali żywy inwentarz do lasu, żeby najeźdźcy nie zabrali go ze sobą. Większy oddział Rosjan wszedł do wsi 17 listopada. Jeden z żołnierzy wtargnął wtedy do domu Kusków. Widząc go, Karolina ukryła się za piecem. Soldat po chwili wyszedł. Następnego dnia dziewczyna przeczuwała, że stanie się coś niedobrego. Chciała iść do kościoła, żeby kontynuować zaczętą pięć dni wcześniej nowenne do świętego Stanisława Kostki. Matka jej nie puściła, uznając, że w czasie przemarszu wojsk szesnastolatka będzie bezpieczniejsza w domu z ojcem. Nie zmieniła zdania, choć córka prosiła ją o to ze łzami w oczach. Był jeszcze poranek, a Karolina zajmowała się codziennymi obowiązkami, gdy na podwórze Kusków wbiegła wystraszona trzynastoletnia marysia z sąsiedztwa. Krzyknęła, że jakiś żołnierz chodzi po wsi i próbował ją ze sobą zabrać. Zanim Karolina cokolwiek odpowiedziała, Dziewczynka pobiegła do zagrody Franciszka Bożenckiego i ukryła się w stogu siana w stodole. Córka Kusków kontynuowała swoją pracę. Około dziewiątej rano do jej domu wszedł żołnierz rosyjskiej armii. Nigdy nie ustalono, jak się nazywał, w którym oddziale służył, ani jakiej był narodowości. Miał ze sobą karabin i szablę, Najprawdopodobniej kozacką szaszkę. Nie ma jednak pewności, czy był kozakiem. Gdzie Austriacy? Zapytał Karolinę groźnym tonem. Kuskówna nie miała pojęcia. Kazała młodszej siostrze przywołać ojca. On też wiedział tylko tyle, że cesarsko-królewskie wojsko uciekło co najmniej kilka dni wcześniej. Chciał uspokoić nieproszonego gościa poczęstunkiem, a tymczasem córka próbowała się wymknąć. Soldat zatarasował jej drzwi. Rosyjski żołnierz z pewnością nie planował zabójstwa, ale przebieg zdarzeń pokazuje, że dokładnie obmyślił, jak uprowadzić i wykorzystać dziewczynę. Nie atakował jej w domu ani na ulicy wsi, gdzie mogłaby wzywać pomocy. Kazał Karolinie i jej ojcu ubrać się i powiedział, że zabiera ich do komendanta. Starał się nie zdradzać swoich zamiarów, a historia o komendancie mogła dawać Janowi i jego córce nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. Widząc, co się dzieje, siostra Karoliny zaczęła płakać, ale nie zrobiło to wrażenia na napastniku. Żołnierz skierował się w stronę lasu. I po chwili kazał janowi zawrócić. Ten zaprotestował, ale agresor wymierzył w niego karabin i przeładował. Wystraszony i zdezorientowany ojciec Karoliny odszedł mimo płaczu córki. Roztrzęsiony wpadł do domu szwagra i bezładnie, wyrzucając z siebie słowa, próbował opowiedzieć, co się zdarzyło. Później nie mógł sobie darować że nie został. Tymczasem żołnierz prowadził Karolinę w głąb lasu. Ostatnimi oprócz niego osobami, które widziały ją żywą, byli dwaj chłopcy ze wsi, którzy pilnowali ukrytych przed wojskiem koni. Nie poznali z daleka swojej koleżanki, ale zobaczyli dziewczynę, która wyrywa się agresorowi i zaczyna uciekać. Karolina pobiegła przez las, kierując się w stronę leśniczówki, albo pola należącego do ojca. Po drodze zgubiła kurtkę brata, którą na sobie miała oraz buty, których nie zdążyła zasznurować. Pokonała 800 metrów przez bagienny teren, licząc zapewne, że ciężkie, żołnierskie obuwie ugrzęźnie w błocie, jednak prześladowca nie odpuszczał. Na sto metrów przed granicą lasu dopadł ofiarę i wyciągnął szablę. Najpierw ciął w tył głowy, być może jeszcze w biegu. Dość lekki cios był bolesny, ale nie przewrócił Karoliny. Nastolatka pewnie miała jeszcze szansę na uratowanie życia, gdyby oddała się gwałcicielowi. Wybrała inaczej. Za drugim razem żołnierz rozciął dziewczynie całe prawe przed ramię. Trzecie uderzenie głęboko zraniło dłoń, którą Karolina się zasłaniała albo próbowała chwycić ostrze. Trafiona znowu tym razem w nogę upadła. Skośne cięcie przez klatkę piersiową dotarło aż do obojczyka i dwóch żeber. Ciężko okaleczona dziewczyna wciąż żyła. Żołnierz zadał ostatni cios, podżynając szesnastoletniej dziewczynie gardło. Sprawcy nikt więcej nie widział. Karolina też nie wracała do domu. Maria Kuskowa, dowiedziawszy się o uprowadzeniu córki, zemdlała. Bliscy wszczęli poszukiwania, ale nikt nie wiedział, w którą stronę się kierować. W sprawie zawiadomiono proboszcza, dwór w zabawie, ternowską kurię, a także dowódcę rosyjskich wojsk stacjonujących w Radłowie. Szczęśliwie był nim Polak, który przejął się doniesieniem i wysłał kilku podwładnych, by pomogli w przeczesywaniu lasu. Bez skutku, nikomu nie przyszło do głowy, by szukać ciała na zamarzniętych bagnach. Dopiero 4 grudnia, czyli ponad dwa tygodnie po zaginięciu dziewczyny, jeden z mieszkańców wsi przypadkiem poszedł tam zbierać chrust i natrafił na ciało. Przesłuchałeś właśnie fragment książki Święte Nie historię sześciu kobiet, które zginęły w obronie swojej godności. Kupisz ją na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie.